Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. To motto, jakie przyświecało uroczystości zorganizowanej w ramach 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 120. rocznicy powstania pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jędrzeja Śniadeckiego. Z tej okazji przed budynkiem szkoły w obecności zaproszonych gości zasadzono szczególne drzewo – dąb. To znak pamięci. Stary, długowieczny, potężny dąb. Nasz dąb jeszcze nie jest potężny, ale za 100 lat na pewno będzie. Drzewa spajają przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Całe życie pozostają w ziemi, w której wyrosły, są świadkami historii, trwają pełne powagi i dostojeństwa. Kolejne pokolenia odchodzą, a one wciąż są. Gdyby mogły mówić, poznalibyśmy pewnie nieprawdopodobne historie. Dąb pierwszego LO nie mógł nazywać się inaczej jak Jędrzej. Do posadzenia drzewa przyczynili się m.in. przedstawiciele władz miasta i powiatu, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego pierwszego LO, emerytowane jego dyrektorki, nauczyciele oraz absolwenci. Za łopatę chwycili również wylosowani kilka dni wcześniej przedstawiciele nauczycieli, pracowników oraz uczniów liceum. Ziemi na podwaliny dla drzewa dołożyła również dyrektor Barbara Żwańska, inni nauczyciele oraz uczniowie. Kolejka chętnych była długa. Niech więc Jędrzej czuwa nad Śniadeczakami, aby kiedyś przypomniał dzieje naszej szkoły, ludzi, którzy ją tworzą i będą tworzyć w przyszłości. Wszak to drzewo długowieczne. Szkoła, a raczej obecna jej społeczność, pozostawiła również ślad po swoim pokoleniu. Obok kamienia zakopano kapsułę czasu z przesłaniem dla potomnych. Do otwarcia za 100 lat, 11 listopada 2118 roku, przez być może wnuków i prawnuków obecnych uczniów. Kapsułę czasu zamknięto kilka dni wcześniej, 5 listopada. Na sali gimnastycznej, w obecności również uczniów i nauczycieli, umieszczono w niej grupowe zdjęcie obrazujące obecny skład społeczności pierwszego ogólniaka, uczniów, pracowników i nauczycieli, arkusz maturalny z matematyki, dwie klasówki, jadłospis stołówki szkoły, tarczę szkolną oraz list przesłanie do przyszłych pokoleń autorstwa uczennicy klasy 2 F Agaty Stępień. Podczas uroczystości zebrani wysłuchali również krótkiego rysu historycznego szkoły. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli kwiaty pod znajdującą się w holu głównym szkoły tablicą z roku 1934, upamiętniającą uczniów, którzy zginęli w latach 1915-1920. Na koniec na wszystkich czekał tort urodzinowy. Relacja z uroczystości zasadzenia dębu Jędrzej w jednym z najbliższych wydań programu Puls Miasta.